Sport w aktualnościach. Zagramy odważnie i będziemy walczyć, zapowiada trener Andrzej Kowal. Dziś wieczorem o 20:30 AS Resovia w meczu Ligi Mistrzów zagra we własnej hali z mistrzem Włoch, Modeną. Erwin Ngapet, człowiek wielu talentów. Gwiazda reprezentacji Francji, włoskiej drużyny z Modeny. Ma świetną rękę do siatkówki, ale także ucho do muzyki. Tak, muzyka jest bardzo ważna, ale siatkówka najważniejsza. Jaki gatunek muzyczny preferujesz? Kibice kochają go przede wszystkim za to, że koncertowo gra na boisku. Zawsze podziwiałem go i starałem się odwzorowywać jego charakterystyczne zagranie, czyli to jego rękę nad głową. Udało mi się trawicę zebrać. No i tutaj można ordunę. Dragan Trawica, włoski rozgrywający. Dla niego mecz w Rzeszowie jest wyjątkowy. Jego ojciec, Ljubo Trawica, był trenerem Resovii, z którą zdobył 3 medale Mistrzostw Polski. W 2011 roku zastąpił go Andrzej Kowal. Ojciec spędził tu wspaniałe 3 lata. Z tym wiążą się miłe wspomnienia. Zawsze mówił, że Resovia to jeden z najlepszych klubów Europy. Jestem dumny, że mogę tu zagrać. Mistrzowie Włoch w tym sezonie w Lidze Mistrzów dwukrotnie pokonali Skrę Bełchatów, a i w rodzimej lidze radzą sobie coraz lepiej. Mieliśmy problemy, wracamy do normalnej dyspozycji. Właśnie awansowaliśmy do półfinału włoskiej ligi i mam nadzieję, że dziś też wygramy. AS Resovia nie jest faworytem, ale jak przekonuje trener, zawodnicy nie mają nic do stracenia. Przede wszystkim mamy grać odważnie. Mamy odważnie i mamy walczyć. To jest zespół naprawdę do pokonania. To jest inny zespół jak Lube, grający naprawdę inną siatkówkę. Oczywiście bardzo mocny zespół z dużymi indywidualnościami, ale także grający dość nierówno. Zespół będzie musiał sobie radzić bez kontuzjowanych Schmidta i Wojtaszka. Wsparciem ma być pełna hala. Mam nadzieję, że kibicu nam dużo pomagali. To musimy być radość i agresywni, walczymy. Do najlepszej 6 Ligi Mistrzów awansuje zwycięzca 2 meczów, rewanż we Włoszech 23 marca.